Przenosimy się przynajmniej myślami w rozmowie do Chin. Z nami jest już Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Sytuacja w Chinach. Spływają do nas informacje, że Chińczycy, tutaj powiem kolokwialnie, na potęgę kupują węgiel. Ostatni tydzień w Chinach także stał pod znakiem problemów z ciągłością dostaw energii. O co w tym wszystkim chodzi? Nakłada się na tą sytuację kryzysową, ponieważ dochodzi do wyłączeń prądu. Niektóre zakłady pracy mogą pracować tylko przez 2 dni w tygodniu, inne pracują na zmiany, jeden dzień pracy, jeden dzień wolny. Są wyłączenia sygnalizacji świetlnej, kontroli lamp ulicznych w miastach, w niektórych budynkach windy nie działają. To wszystko jest powiązane z niedoborami energii, które się wiążą z kolei z nałożeniem na siebie szczytu produkcji w niektórych chińskich fabrykach związanych, że trzeba wyprodukować i wysłać towary przed Bożym Narodzeniem w świecie zachodnim, w zachodniej hemisferze, z okresem, w którym zaczyna być zimniej i Chińczycy zaczynają masowo się dogrzewać klimatyzacją nastawioną na grzanie, no, ponieważ jeszcze centralne ogrzewanie nie działa, które będzie w północnych Chinach, tam gdzie ono jest w ogóle instalowane, będzie dopiero włączone 15 listopada. I to jest sytuacja powtarzająca się co roku. W tym roku nastąpiło to o wiele szybciej, niż byśmy się tego spodziewali, bo normalnie byśmy oczekiwali takich problemów w połowie października, pod koniec października. No, tym razem wystąpiło to 2-3 tygodnie wcześniej. To podsumujmy. W Chinach jest kalendarz i według tego kalendarza każdy może być pewien, każdy mieszkaniec pewnej części Chin przynajmniej, że od 15 października będzie grzanie. Dobrze zrozumiałem? Listopada, tak. A wcześniej co? No wcześniej każdy musi sam sobie skrobać rzepkę. Wcześniej po prostu Chińczycy używali masowo, grzali się kozami i krykietami węglowymi, ale te są zabronione od jakiegoś czasu, więc pozostaje im po prostu klimatyzacja, w którą po prostu nastawiają na grzanie. Partia rządzi, partia radzi. Jest to sposób pewien na rozwiązanie problemu, ale te problemy z dostawami energii wiążą się przede wszystkim, tak jak pan powiedział, z okresem wielkiego boomu produkcji, bo trzeba sprzedać towar na zachód przed świętami, ale w Chinach także jesteśmy w przededniu pewnego rodzaju, nie wiem czy to nie za duże słowo, ale rewolucji również, jeżeli chodzi o emisję CO2. Nie wiem czy to jest rewolucja na poziomie Unii Europejskiej, ale proszę opowiedzieć coś więcej. Będą przyznawane limity poszczególnym regionom, kraju, poszczególnym sektorom gospodarki, będą przyznawane limity emisji CO2. Nie jest to taki system jak na Zachodzie czy w Unii Europejskiej handlowania prawami do emisji, ale coś na ten kształt będą ograniczenia limitów. To powoduje, że po prostu poszczególne regiony, poszczególne branże próbują wywalczyć sobie większe limity. Wywalczają to, stwarzając sztucznie większe zapotrzebowanie na energię, żeby pokazać Pekinowi, zobaczcie, my jak będziemy mieli tak małe prawa do emisji, to oznacza mniejsze prawa do zużycia energii, to nie będziemy mogli się wywiązać z produkcji, nie będziemy mogli dostarczać prądu swoim mieszkańcom i tak dalej, i tak dalej. Jest to gra wewnątrz reżimu pomiędzy poszczególnymi frakcjami i właściwie pomiędzy różnymi sektorami interesu wewnątrz partii komunistycznej. To jest po prostu nałożyło się na, wykorzystując do tego sytuację obecną, w którym jest szczyt zapotrzebowania na energię wynikające właśnie z tego, że zrobiło się chłodniej, plus zwiększa się produkcja i zużycie energii przez przemysł. Czyli jak dobrze rozumiem, te regiony, te fabryki specjalnie zwiększają teraz zużycie, żeby wykazać większe zapotrzebowanie energetyczne i w najbliższej przyszłości dostać wyższe możliwości emisji CO2 i od sprzedaży ewentualnej, jak rozumiem. Limitów. Nie ma tego mechanizmu od sprzedaży, ale po prostu to jest każdy myśli na zapas. Bo jeżeli mam w tym roku taki budżet, a w przyszłym roku mogę mieć większe wydatki, albo w tym roku zużywam tyle i tyle energii, ale może w przyszłym roku będę musiał zużyć więcej energii, to chcę mieć zagwarantowane, że będę miał nadwyżkę, będę miał zapas tej energii. Więc każdy kombinuje, żeby mieć po prostu tego limitu emisji CO2 w przyszłości więcej. To tak jak w Związku Radzieckim było, że pewna fabryka produkowała wiadra, które ważyło bez wody 10 kilo, bo po prostu im się bardziej opłacało wyprodukować 100 tysięcy wiader, zużywając tyle i tyle materiału, żeby później mieć zagwarantowane, że dostaną tyle i tyle materiału na kolejnym roku.
Ciekawe porównanie, chociaż Chiny dziś są producentem świata, przecież tak można powiedzieć. Łańcuchy dostaw, wszystko poukładane w timeline'ach. Dzisiaj ciężko by obejrzeć się wokół siebie i nie zauważyć elektroniki, która była częściowo bądź w pełni wyprodukowana w Chinach. No i z tym też są problemy, szczególnie z półprzewodnikami chińskimi, które mamy choćby, nie wiem, w zmywarkach, pralkach, nie wiem, czy telefonach, to pewnie zaraz pan wyjaśni. Czy szykuje nam się duży problem na rynku podzespołów? Znaczy, Chiny produkują dużą ilość półprzewodników, ale to są przewodniki starszego typu, mniej wydajne i tak dalej. One trafiają często właśnie do sprzętu takiego podstawowego, zaczynając od zabawek do lodówek, pralek. Tam, gdzie nie jest potrzebna duża wydajność, nie jest duża potrzeba, jeśli są prosty kod, proste algorytmy. W telefonach nie, w telefonach to są raczej półprzewodniki zdrukowane na Tajwanie czy w Korei Południowej. Wyższej jakości, o wiele bardziej wydajne, ale tak, to mocno uderza też, ponieważ zaburza to cykl produkcyjny w ogóle, nie tylko produktów konsumpcyjnych czy przemysłowych, ale także półprzewodników, i to wszystko jakby powoduje, że wiele rzeczy się nawarstwia na to, żeby powstało coś, co Anglicy nazywają perfect storm. Czyli może zbliżać się, o której jeszcze nie czujemy, ale katastrofa, jeżeli chodzi o podzespoły? Nie sądzę. Przede wszystkim dlatego, że w miarę łatwo zastąpić produkcję chińskich półprzewodników, dlatego że one są proste, starszego typu, to nie są technologie zbyt bardzo zaawansowane. W efekcie, jeżeli nie Chińczycy będą je produkowali, to ktoś inny będzie produkował. Najtrudniej właśnie zastąpić te półprzewodniki najwyższej klasy, najbardziej wydajne, produkowane tak naprawdę dzisiaj tylko na Tajwanie, przeważającej ilości, plus w Korei Południowej. Więc tutaj bym się raczej nie obawiał. Mogą być czasowe zastoje, a także, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest to element gry wewnątrz reżimu, wewnątrz partii komunistycznej. W efekcie jest to częściowo, przynajmniej częściowo sztucznie wywołane na skalę tego kryzysu. Z zewnątrz wydawałoby się, że partia chińska, komunistyczna jest monolitem, jest nie do rozbicia. Pan mówi o wewnętrznych interesach i niesnaskach, więc na ile silna jest partia i na ile jest monolitem? Monolitem nie jest, jest silna, ale jest silna w sensie takim, że nie ma żadnej konkurencji wewnątrz kraju, która ją wyeliminowała. Więc ma konkurencję wewnętrzną, wewnątrzpartyjną. Ale wewnątrz, w ramach tej wielkiej komunistycznej rodziny są duże tarcia. Jest to wielowarstwowa, bardzo skomplikowana, złożona struktura zależności, w której jest ciągła rywalizacja, ograniczone zasoby. Nawet jeżeli te zasoby z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora w skali państwa chińskiego są bardzo duże, to one nadal są ograniczone. W efekcie jest zawsze konkurencja wewnątrzpartyjna, rywalizacja pomiędzy poszczególnymi klanami partyjnymi, pomiędzy różnymi strukturami funkcjonującymi na różnych poziomach, czy to w centralnie, czy w prowincjach, czy wewnątrz prowincjonalnych. To jest bardzo skomplikowana układanka, która powoduje, że wypadnięcie się czy pojawienie nowego elementu w jednym miejscu powoduje ruch, przesunięcie się w całej strukturze. Jest to bardzo żywa, dynamiczna struktura, która ulega ciągłej zmianom i przekształceniom, i tylko na zewnątrz wydaje się monolitem. Wewnątrz jest to, ja bym powiedział, że to bardziej przypomina taki rój mrówek, który z bardzo dalekiej odległości wydaje się, że to sunie jedna jednolita masa, która po prostu pochłania kolejne terytoria, a tak naprawdę jest to złożona struktura, która bardzo dynamicznie żre się między sobą wewnątrz ciągle. I wszystkie mrówki pracują w jednym celu, wydawałoby się, a jednak są podziały. Jeszcze ostatnia rzecz, bo wróćmy do tej energii. Chiny zapowiedziały, a propos polityki wewnętrznej, zewnętrznej, że szczytowa emisja gazów cieplarnianych będzie osiągnięta w roku 2030, zaś do roku 2060 chcą Chiny odejść całkowicie od emisji, czyli przejść do bezemisyjnej energetyki. Oczywiście pewnie to jest ruch PR-owski w stosunku do reszty świata, bo cały świat, a przynajmniej Unia Europejska, w tym kierunku zmierza. Na ile to w ogóle są prawdopodobne plany? Na ile to może się spełnić? Bo dzisiaj ponad 50% energii jest ze spalania węgla, głównie brunatnego. Perspektywa 2060 roku jest kompletnie nierealna, w tym sensie, że nie wiemy, co będzie w 2060. Realistyczny horyzont
przewidywania w stosunkach międzynarodowych, czy w ogóle w sferze społecznej wynosi 5 lat, to jest maksimum. Więc wszelkiego rodzaju perspektywy 2030, 2035 to są, mogą być najwyżej wyznaczone azymuty, na które ktoś się może myśleć, że będzie się kierował, ale nie ma najmniejszej gwarancji, że będzie w stanie je zrealizować, ponieważ pandemia chociażby pokazała nam, jak wszystko może się zmienić w ciągu dosłownie mrugnięcia oka, w mgnieniu oka. Więc ja bym ostrożny. Owszem, to są plany, które wyznaczają pewną politykę i pewien kierunek, ale myślę, że nawet partia realistycznie zdaje sobie sprawę, że nie może być pewna, czy będzie zdolna je zrealizować, czy nie, ale nie zmienia to faktu, że tak. Oni wyznaczają sobie takie cele, ponieważ zakładają z góry, że świat się zmienia i to, co będzie napędzało rozwój w najbliższych, czyli powiedzmy 5 latach lub dekadzie, to będą zielone technologie. I ponieważ żeby zmusić swoją gospodarkę do kreowania, tworzenia zielonych technologii, chcą stworzyć warunki, które wymuszą innowacyjność w tej perspektywie, w tym sektorze, w efekcie stwarzają warunki. To wszystko, o czym myśmy mówili wcześniej, to wzmuszanie, wyłączanie, na przykład zmuszanie ludzi do przestania używania tych piecyków w domu, po to, żeby zmusić, dać impuls rynkowy gospodarcy do stworzenia alternatywy. Na razie to nie działa, bo ludzie się dogrzewają klimatyzacją, która powoduje, że tak naprawdę ten bilans węglowy jest pewnie taki sam, jeżeli nawet nie gorszy, ale nie zmienia to faktu, że jest to działanie mające wymusić pewien kierunek rozwoju, ale czy skuteczny, czy odniosą na tym odcinku sukces, to już jest trudniej powiedzieć. To oddolnie, a w takim razie odgórnie, czy są planowana jest budowa bloków energetycznych opartych na węglu w Chinach, czy już... Tak, nadal rozwijają, budują bloki energetyczne, mają nadal zamiar budować, wstawiać kolejne bloki. W ogóle szczytowy punkt emisji mają osiągnąć 2025, 2030, raz 2035. To się bardzo szybko zmienia. Nie zmienia to faktu, że Chiny przez najbliższe dekady lub dwie będą zwiększały emisję dwutlenku węgla, będą budowały kolejne bloki węglowe, żeby zwiększyć produkcję energii elektrycznej w ten sposób. I tu postawimy kropkę. Dziękuję za ten głos i spojrzenie na chińską sytuację. Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich był gościem Radia Wnet. Dziękuję i do usłyszenia, oby niebawem. Usłyszymy. Bo jeszcze w temacie chińskim jest wiele do omówienia.